We wtorkowe popołudnie na drodze krajowej nr 83 w miejscowości Małków w gminie Warta doszło do groźnego wypadku. Tak, przed godziną 15, 16 listopada w miejscowości Małków w gminie Warta doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni kierowca Opla z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką. W wyniku tego zdarzenia poważnych obrażeń ciała doznał 19-letni kierowca Opla, który został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do łódzkiego szpitala. Na miejscu pracowali policjanci, zbadali stan trzeźwości kierowcy ciężarówki. Wynik tego badania wskazał, że kierowca ten był trzeźwy. Kierowcą ciężarówki był 53-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Na miejscu policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny oraz zebrali ślady związane z tym zdarzeniem. Natomiast okoliczności tego wypadku wyjaśni prowadzone w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Sieradzu. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali i kierowali na objazdy.